firmy rodzinne to fundament wielu gospodarek europejskich, nie tylko europejskich. Nie inaczej jest w Polsce czy w województwie lubelskim. To jest znacząca większość firm małych, średnich i mikro. Dzisiaj już chyba na Lubelszczyźnie wszyscy wiedzą, co to jest firma rodzinna i po co są firmy rodzinne. I wszyscy wiedzą, że firmy rodzinne to motor przedsiębiorczości, napęd naszej Lubelszczyzny. 1,5 miliona polskich przedsiębiorców nikt nie reprezentuje. Naszym celem także tych spotkań jest to, żebyśmy wszyscy sobie uzmysłowili, jak ważny jest samorząd, także samorząd gospodarczy. Jesteśmy bardzo dobrzy, jeśli chodzi o umiejętności ludzi, o chęć, o tego ducha przedsiębiorczości. Państwo są tego dowodem, jako firmy rodzinne, ale też jako generalnie przedsiębiorcy. Nie mamy w Europie problemu z tym, że ludzie nie chcą zakładać swoich przedsiębiorstw. Mamy problem potem. Osobno jesteśmy nikim. Wspólnie tworzymy określoną siłę. I będę bardzo gorąco namawiał do tego, bo możemy zrobić 100 tysięcy bardzo fajnych konferencji, takich jak ta. Zorganizować się tutaj na jeden dzień w roku wśród firm rodzinnych. Ale nic nie zastąpi tej samoorganizacji, jaką powinni dokonać sami przedsiębiorcy.